Fenomenalny Rick Ashley na naszej scenie, na scenie programu Jaka to Melodia. Hi, witaj, jak samopoczucie? Bardzo dobrze, cieszę się, że tutaj jestem. My też się cieszymy. Czy to twoja pierwsza wizyta w Polsce? Byłem już raz, ale w Gdańsku. W Warszawie nigdy. Słyszałam, że podróżujesz z pluszowym misiem. Czy to prawda? Czasami. Tym razem jednak ze mną nie przyjechał. Jaka szkoda. Broni mojego domu w tej chwili. Siedzi tam sobie przy oknie. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba dostałem go od jednego z fanów. Moja żona bardzo polubiła tego misia i dlatego prawie się z nim nie rozstaje. Przynosi ci szczęście. Tak, to taki mój talizman. Zaśpiewasz u nas kilka swoich piosenek. Czy wciąż lubisz swoje dawne przeboje? Nie mam problemu ze śpiewaniem starych kawałków i tak wciąż bardzo je lubię. Ale rozumiem też artystów, którzy chcą śpiewać swoje nowe piosenki. Twoja nowa piosenka, Beautiful Life, jest naprawdę dobra. Bardzo dziękuję. Wydałem kilka płyt w ciągu ostatnich lat. Sam napisałem wszystkie utwory i sam nagrałem każdy instrument. Poważnie? Zastanawiałem się nad tym, czy naprawdę samodzielnie nagrałeś każdy dźwięk. Tak, choć zajęło mi to trochę czasu. Spotkałeś na drodze swojej kariery wielu ważnych dla muzyki ludzi. O, myślałem, że powiesz kobiet. Nie, ale ciekawych kobiet pewnie też wiele w życiu spotkałeś. Myślałam bardziej o rodzinie królewskiej, Edzie Sheeranie. Pamiętam, jak Brian May, gitarzysta Queen, pewnego razu na wielkim koncercie w Anglii zapytał mnie, czy może solo zagrać mój numer Never Gonna Give You Up. Byłem wtedy przeszczęśliwy. To było niezwykłe. Phil Collins zagrał wówczas na perkusji. Nigdy tego nie zapomnę. Domyślam się. Wybacz, ale muszę to zrobić. Porozmawiajmy teraz o Rick Rolling. Jak to się stało? To się po prostu stało. Nie da się kontrolować tego, co się dzieje w internecie i siły, jaką mają takie żarty. Stałem się gwiazdą sieci 20 lat po premierze singla Never Gonna Give You Up. Czy komuś ciebie udało się wkręcić? Tak, mojemu przyjacielowi i to jeszcze na samym początku. A ty zrickrollowałeś kogoś? Nie, ja nigdy bym tego nie zrobił. W pewnym momencie wyewoluowało to do Barack Rolla. Ludzie wkręcali znajomych tańczących z Barackiem Obamą. Tak, ale ja nie miałem z tym nic wspólnego, choć bardzo się cieszę, że to dało mojej piosence nowe życie. Cudownie. Rick Ashley, proszę państwa. Dziękuję. Ja również dziękuję. It's a beautiful life. All right, all right, all right.